Jakie wrażenia tutaj po zakończonym turnieju? Bardzo pozytywne, fajna zabawa dla dzieciaków, trochę rywalizacji, dużo bramek, pogoda ładna, murawa rewelacyjna. Naprawdę fajnie mogły dzieci na świetnie przygotowanym boisku wystąpić. I który raz w Dębowcu generalnie jesteście jak na turnieju? Ja akurat jestem drugi raz. W zeszłym roku byliśmy, teraz drugi raz. Nie wiem jak wcześniej trenerzy. Jak wyglądają przygotowania do takich turniejów właśnie dzieciaków? Generalnie nie ma jakichś specjalnych przygotowań. Po prostu trenujemy w naszej akademii z przerwą na pandemię, która tam wystąpiła. Kiedy była możliwość już trenowania w grupach, to trenujemy 3 razy w tygodniu, niekiedy 4, więc po prostu to jest traktowane jako kolejna jednostka treningowa. Czyli bardziej jako zabawa? Bardziej jako zabawa, tak. To wiadomo, dzieci muszą się bawić. Oczywiście jest tam jakiś element rywalizacji, ale tu wynik nie jest najważniejszy, bo nie o to w tym roczniku chodzi. Ile to jest pracy, żeby zorganizować taki turniej dla małych dzieciaków? No sporo pracy. Przede wszystkim dużo pracy poświęcamy, jak tutaj widać w Dębowcu. Boisko z tygodnia na tydzień coraz piękniejsze. Także sporo. 3 razy w tygodniu koszenie plus zbieranie trawy, bo mamy specjalną kosiarkę wrzecionową. I później przejeżdża się kosiarką, a później tą trawę trzeba pozbierać. Także mamy taki kosz specjalny, do którego zbieramy i przez to też ładne pasy powstają. Robi wrażenie na pewno. Czyli staracie się, żeby ta młodzież w Dębowcu miała jak najlepsze warunki i może jakiś talent się znajdzie? Tak, mamy sporo młodzieży. Myślę, że praca idzie w dobrym kierunku i otworzyliśmy teraz grupę trampkarzy. Zagrali pierwszy mecz, gdzie wygrali 10-2, także widać, że praca z młodzieżą idzie w dobrym kierunku tutaj w naszym klubie. Dzisiaj odbył się turniej Orlików, gdzie też mamy sporo chłopaków z rocznika 2010-2011, takich no, wyróżniających, także myślę, że też z tej grupy będzie pociecha. Dzisiaj na zaproszenie LKS Pogórze przyjechało i Kuźnia Ustroń, niestety Kaczyce nie dopisały. Zagraliśmy każdy z każdym, tutaj dwie drużyny stworzyliśmy z Dębowca. Taki turniej o Puchar Prezesa, ale nie liczyliśmy punktów, po prostu taki turniej towarzyski, w duchu fair play. Każdy otrzymał tą samą nagrodę, myślę, że to jest dobry sposób. Na tym poziomie wiadomo, nie najważniejsze jest zwycięstwo, tylko wiadomo, chłopcy mają się uczyć grania i fajnie jest to, że każdy dostaje tą samą nagrodę, nikt nie jest pokrzywdzony, myślę, że tak praktykujemy to już od paru lat i fajnie to wychodzi. Brawo, dobrze było. Drugi puchar. Proszę, dzięki. Proszę. Jedziemy. Myślę, żebyś dostał. Maciuś, brawo, pięknie.